Pytanie, czy domowe soki są zdrowe? Powinniśmy spożywać minimum 5 porcji warzyw i owoców w ciągu dnia. Stosunek warzyw do owoców powinien wynosić 4 do 1. Głównie pijemy soki owocowe i jak najbardziej jedna szklanka soku odpowiada jednej porcji warzyw lub owoców w ciągu dnia. Natomiast nie powinniśmy stawiać na to, żeby jednak pić 5 szklanek soku dziennie, ponieważ soki zawierają mniejszą ilość błonnika pokarmowego, który hamuje wchłanianie cukru, który pochodzi właśnie z owoców. Do soków 100% nie dodajemy cukru, to jest ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia, więc też możemy je stosować, najlepiej po prostu zrobić je samemu w domu. Z tym, że zaleca się, aby zmiksować cały owoc, najlepiej blenderem, aby było tam więcej miąższu, czyli błonnika pokarmowego, który wyhamuje wchłanianie cukru z tych owoców i wtedy taki koktajl wręcz będzie dosyć syty. Możemy tam dodać jeszcze jakieś orzechy, pestki, płatki owsiane zmiksować, może to stanowić nawet posiłek, jeden z pięciu w ciągu dnia. Więc jak najbardziej domowe soki są polecane, bo cały czas spożywamy za mało warzyw i owoców.